Witam Was serdecznie w nowym odcinku. Jak widzicie tutaj, stoją trzy pudełeczka. Wszystkie trzy od Eurospiders.pl. No i to są najnowsi goście, którzy zawitali. Jednego z nich już kiedyś zapowiadałem. Teraz Wam pokażę wszystko. Może zaczniemy od tego, o którym już kiedyś mówiłem. Nie, to nie jest to, co tutaj. Delikatnie sobie otworzymy. Tutaj mamy tego maluszka. Nie wiem, czy nam złapie ostrość. Chciałbym, żeby złapało. No, jest tutaj ten dziad. No i to jest wspomniana przeze mnie niedawno Brachypelma smithii, czyli dawna Anita. Nie jest to synonim Brachypelmy Hamori. I tak jak już kiedyś mówiłem, jak już tylko urośnie nam ten gagatek, to zrobimy sobie fajne porównanie i będziecie mieli wszystko czarno na białym. Później sobie spróbujemy jeszcze może nakarmić tego gagatka, aczkolwiek nie wygląda on na wygłodzonego. Drugim gagatkiem jest również pajączek. Oj, schowała się. O, tutaj widać odłok w tym miejscu, widzicie? Jest to Brachypelma baumgarteni. To już jest chyba jeden z ostatnich jakichś braszek, których mi brakowało, więc teraz można powiedzieć, że mam już, moi drodzy, komplet tych tak zwanych powszechnie dostępnych, bo zapewne są jeszcze jakieś inne odmiany. Za jakiś czas, jak dobrze wszystko pójdzie, to na moim kanale pojawi się również nowa odmiana kędziora i... A nie, o tym to kiedy indziej. Jak już będzie, że tak powiem, dojdzie z wysp, to wtedy będę musiał zaglądać ponownie do Mirka i zrobimy o tym materię. Bo jest to temat bardzo ciekawy, ale nie będę się na ten temat jeszcze wypowiadał. Natomiast tutaj, jak mnie dobrze znacie, to wiecie, o co kaman. Tak, tu mamy Pamphobeteus cascada. Taki śliczny maluszek. To będzie chyba coś L1, L2. To nie mogłem się powstrzymać, powiem szczerze. Więc kolejny pampuch zagościł w moich skromnych progach. I powiem tak, o ile tamte braszki chciałem mieć, bo wypada, to tego pampucha chciałem mieć, bo muszę. O, jeszcze tam, jeszcze parę fajnych rzeczy widziałem. Do wytargania jest na przykład Xenestis SP White oraz Xenestis Intermedia. Powiem Wam, że jedne i drugie są ładne, szczególnie ta druga. No ale to są już koszta troszkę wyższe, ale wszystko w swoim czasie. Może jeszcze tak pomyślałem, spróbujemy sobie je nakarmić. Zobaczymy, może by coś z tego wyszło. Dobra, tak jak mówiłem, spróbujemy sobie coś przykarmić. Tutaj mamy na pierwszy ogień Pamphobeteus cascada. No wiedziałem, że on mnie nie zawiedzie. Wszyscy doskonale wiemy, że pająki z szyldem hojneczki nie dają ciała w tej tematyce. Może spróbujmy mu dać jeszcze jednego dziada. Aha! Taki mały, a taki hardy.
I właśnie dlatego kochamy Pampusie. Troszkę go tutaj tak planowałem przybliżyć. Nie mogę przesadzić, bo nam zgubi ostrość. Pięknie, Pampuś, pięknie. Myślę, że tyle starczy. Spróbujemy to samo zrobić tego mniejszymi koleżankami. Nie wiem, co z tego wyjdzie. Zobaczymy. Tutaj mamy blachy pelmę Smithy. No i niestety tutaj nie będzie polowanka. No cóż, nie zawsze musi być. Tutaj z kolei mamy blachy pelmę Baumgarteni. Spróbujmy coś z tym zrobić. No, zamiast wybiec, to ona wbiegła jeszcze dalej, więc chyba również nic z tego. Ale obiecuję Wam, że na pewno coś się uda nagrać, prędzej czy później. No cóż, skoro aktorzy nie chcą grać, no to filmu nie będzie, tak? Tak, widzicie, jeszcze udało mi się tą naszą braszkę wypuścić na zewnątrz, tak żebyście zobaczyli. A więc tak wygląda ta malutka brachypelma Baumgarteni. To będzie już gdzieś pewnie L3, może nawet L4, kto wie. No i tak się właśnie prezentuje, bo stwierdziłem, że coś trzeba jednak zrobić w tym temacie, bo te poprzednie ujęcia to w ogóle mnie nie satysfakcjonowały. No, wybiera się na spacer po panu nowym. Tu się nam zagubiła pieroniczka mała. No i tu masz do dziupliwio. Pyk. Wracajże tam. Nie chcę teraz iść. Posmakowała wolności, tak? To dawaj. Dziady go. No, się nam rozbiegała. No. Poznała swoją norkę i z powrotem wylądowała tam, gdzie powinna. Ale dobra, mały spacerek nikomu nie zawadzi, nie? Dobra, myślę, że to wystarczy. No i cóż, z tego miejsca mogę Was co najwyżej jeszcze zaprosić na film, który już jest wrzucony w tym momencie. 33 minuty karmienia, najbliższa sobota, 20:00. Zaczynamy. Do zobaczenia wkrótce. Hej!